Dobrze, ale czy naprawimy wszystkich tutaj zmarłych Amerykańczyków południowych? Niestety. Niestety zostali już pochowani. Za późno. Za późno. Mati jest super. G2 jest czaderskie. Insta w opisie. Jak dobrze wiecie, jestem ogromnym fanem Solar Smasha. Można było znaleźć wiele odcinków na moim kanale z tej oto gry. Ale co zwróciło moją uwagę, to już wam pokazuję. Se scrolluję, tak mówię, znajdę jakieś podobne gry do Solar Smasha. Na pewno coś takiego jest. I oczywiście, że jest. Solar Smash 2. Rozumiecie? Ktoś stworzy jakąś gówną grę. Jakąś... Nie. Jako... Ktoś stworzył jakąś gówno grę, nazwa to Solar Smash 2 i udaje niewiniątko. 3,3, ponad 100 tysięcy pobrań. Gra wygląda jak Solar Smash kurwa 0,5, albo nawet Solar Smash wersja 0001 beta, closed beta. Ale mądrze powiedziałem. Dobrze, więc sprawdźmy to gówno. Sprawdźmy to gówno, czy to się nadaje do czegokolwiek, czy to się nadaje tylko do wyrzucenia... Na wysypisko. Okej, okay. Zacznijmy od tego, że gra wygląda podobnie, tylko się jakoś tak laguje. Dobra, faktycznie, wcześniej nie miałem takiego problemu z przechwytywaniem gier, ale widzę, że będę musiał zrobić jeden myk, uwaga, bum! Teraz to działa, ale no, będą problemy z tym i tak. Dobra, zerknijmy na to, co tutaj w tej grze tak właściwie jest, zanim, nie wiem, będziemy ją wyzywali. Mamy tak, laser. Mamy laser. To wygląda jak laser, nie? Ale zerknijmy też na to, że tutaj nie ma pory dnia i nocy. Na to wygląda. Znaczy jest. Tylko to wygląda jak... Czekaj, jest? Czy się rusza czy nie? Czy ja dostaję jakiegoś pardolsa? Chyba się nie rusza. Dobra, w każdym razie chmury się poruszają, ale ziemia się nie rusza, słońce się nie rusza, nic. Czas stanął poza chmurami. Chyba, że tutaj mogę to włączyć. A nie, można kliknąć, żeby widzieć... Państwa! O! Co jest? Turkej, Ukrainy, Romania? Przepraszam, to nie jest Polska? Przecież zmiażdżyłem pół Polski, czemu? Co? Dobra, więc to jest laser, strzelam w... Bo jest Polska, zniszczona została, zajebiście. Tylko 3 miliony ludzi. Więc spokojnie, jeszcze te 30 milionów, które tam gdzieś się kisi... Jest gitara. Żyje teraz, nie wiem, w magmie. Ale dobra, wygląda to jak gówno, tam jest jakieś słońce na kiju. A, ono się porusza, to ciekawe, że się porusza, jak ja tutaj... Nie, no dobra, to się musi poruszać, tylko bardzo powoli. Okej, okay, czyli to... Mamy to, widzowie. To tak naprawdę słońce porusza się wokół Ziemi, a nie odwrotnie. Kopernik, chuja się znasz. Solar Smash 2 nam wszystko tutaj wyjaśnił. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale pomyślicie, Mati, pieprzysz póki co tylko. Kliknij coś, dobrze. Kliknąłem. Zapytacie, Mati, co kliknąłeś? Nie wiem. Jakiś statek kosmiczny. I on chyba miał wypadek tutaj jakiś, bo nic póki co nie zrobił. Można kliknąć drugi statek kosmiczny i one wtedy razem będą śmigały. Mogę je rozwalić? Nie. Ale tym strzałem zabiłem 26 milionów Rosjan. Niedobrze. A tu? Jezus Maria, te efekty. Look at this. Oh yeah. Wiecie, co tak wygląda? Wiecie? Ja wam powiem, co tak wygląda. O, zabiłem 22 ludzi z Antarktydy, przepraszam. To nie powiem co, jak zjecie KFC za dużo. Dobra, zerknijmy dalej na czaszkę. Uwaga, czaszka. Wtedy spada wielka czaszka z nieba. Tekstury się pierdaczą. I zabili wszystko, tak? Skurczyli planetę. Ale tutaj jeszcze kawałek jest. Jakiś pingwin, płetwal błękitny i dwa delfiny jeszcze tutaj się mają w najlepsze. Tak? To jest jądro. W tej grze jest jądro? Ty, oni zrobili czaszkę. O Boże, to jest czaszka. Wodna broda. Okej, okej, okej. Więc teraz tak. Mamy tutaj jeszcze coś takiego. To jest zamrażacz. O, chorobsztan. Dobra, zajęliśmy się całą Ameryką Południową. A dobra, bo to zależy, jak sobie obwiniesz planetę tutaj. Dobrze, już udało się. Udało się Ameryka... Cholera, znów mi gdzieś uciekła ta Ameryka. Ty, zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Jak tak poruszamy, to ta planeta robi swoje i tak. Robię kółko niby, a nie wiem. O, dobra, jest gitu... Fuck. Czyli promień zamrażający, fajnie, fajnie, a co mamy tutaj? Promień naprawiający. Dobrze, ale czy naprawimy wszystkich tutaj zmarłych Amerykańczyków południowych?
Niestety. Niestety zostali już pochowani za późno. Za późno. A to? To jest bomba zwykła, rozumiem, tak? Ale co to strzeliło? Komar przychodzi? Co to jest? Dobra, tutaj strzelmy sobie 10 razy w Afrykę. Jakieś gówno! Jest taki ten skam. W ogóle nie ma miejsca na nic innego. Co to można szerować? Można to komuś szerować? Ej, słuchaj, patrz jak rozdupiłem planetę. Szeruj? Jezus Maria. Czyli to są wszystkie możliwości. Tylko jeszcze pamiętajcie, można podświetlić państwa. Tylko to one też tak trochę po wylewie, bo ta Polska to taka... No dobra, nie będę się przywalał do tego. Ta Polska jeszcze jest okej. Okay. Ale czemu to uderza w taki kształt, nie wiem, jakiegoś heksagonu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No masakra. I są jeszcze planety nowe, patrzcie. Jest Ziemia 1, jest Ziemia 2. Jest chyba po prostu to samo, tylko te pokazuje wybraną planetę. A jak odblokować? Reklamą. No tak. Czyli odblokowałem jakieś... Haha. Mati, oczywiście, że ją odblokowałeś reklamą, ale teraz musisz jeszcze jedną obejrzeć, bo tak. Okej, okay, czyli odblokowałem takie gówno. Co się stanie, jak kliknę, żeby pokazało mi państwa? Szok, niedowierzanie na tej planecie, nie wiem co to jest. Powiedzmy, że to jest Mars. Na Marsie nie ma niestety żadnych państw. Cholera, kto by się spodziewał. Ale można zamrozić Marsa, tak? Można napisać śmieszne jakieś 6. Patrzcie, to wyszło jak 6, ale to niespecjalnie. To można zrobić jeszcze 9. Ty, jakie ładne wyszło, damn. Trochę jak Yin i Yang po wylewie takim mocnym. Nieźle, Mati. Znasz się na rzeczy. Okej, okay, a teraz rakieta uderza w Marsa. No ta jeszcze się nie zdecydowała. Nie, atmosfera zbyt silna. Uciekamy stąd. Ja tutaj nie uderzam. Nie po to zostałam stworzona, żeby uderzyć jakiegoś śmiesznego Marsa. Damn, jak to się wbiło głęboko. That's what she said. Okej, leci, leci, cała ekipa. Szybko, klikamy, 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 klikamy. Patrzcie, kolejka górska. Jezus Maria, Energylandia 2000. Czy to przeleciało już na wylot? That's what she said? Nie, nadal nie. Tutaj parę się zbuntowało rakiet, więc strzelamy dalej. O nie, czyżby się buntowały? Fuck, widzowie buntują się, wszystkie się zbuntowały przeciwko mnie, tylko nie to. Teraz laserem próbujmy przebić planetę na wylot. Czy jest to... Dobra, po co ja się bawię z tym Marsem, to jest gówno. Jesteśmy na Ziemię z powrotem, jesteśmy na Ziemi, dzień dobry. Droga Ziemio. Będę cię ciął. W Solar Smash 2. Czy to jest głęboko? No powiedzmy. Trochę wygląda jakbym, nie wiem, kroił sobie bułkę. I miał włożyć tam kotleta za moment. Ale mój nóż jest niezbyt ostry. Znacie takie sytuacje? Ja znam. A raz miałem taką, że mój nóż był aż za ostry. I tak przeciął po prostu jak... Ciuum! Jak Robert Kubica przeciął zakręt, tak ta bułka została przecięta przez nóż mój. I łącznie z moim palcem wtedy. I to było nieprzyjazne. Zabolało mnie. Co prawda nie zrobiłem sobie dużej krzywdy, ale prawie zemdlałem, bo jestem taką pizdą. O Pacmana zrobiliśmy, widzowie, ale koks. Naprawdę wygląda jak morda. Tylko trochę taki jokerowaty. Okej, lecimy dalej. Jeszcze jakieś historie, ale nie, to tak nie dlatego, że jestem słabiak, nie, że prawie zemdlałem, to dlatego, że straciłem dużo krwi wtedy i byłem głodny i wiecie, utrata krwi plus głód oznacza no ostre tutaj problemy ze staniem. Jak to tam, przecięte zostało? Nie, tutaj wciąż woda egzystuje sobie, zajebioza, nie mogę się pozbyć. Patrzcie, wodospad stworzyłem największy na świecie. Lecimy dalej, już blisko jesteśmy przecięcia naszej planety na pół. Uwaga. Uwaga! Czyżby to już nadeszło? Jeszcze 3, 2, 1, przygotujcie się. Zium. O, teraz to jest creepy uśmiech taki. Zróbmy mu jeszcze oczy. Wyobraźcie sobie, że inne planety mają Halloween. Jak my robimy dynię. Tak ci kosmici zrobili sobie dynię z naszej planety. To byłoby dopiero tragiczne. Ale tutaj jest jądro, to trzeba przyznać, że jest jądro. I ludzie umierają od tego. Ludzie umierają od zastrzeliwania jądra. No w sumie, wiecie, w jądro boli. A tu? Tutaj też? I to wygląda jak sushi.
Jak macie łososia na górze sushi. Nuguri to się nazywa? Nie wiem. Jak jest ryż i na tym taki łosoś położony, to jest to. A da się to naprawić? O, rekonstrukcja, jak bitwy pod Grunwaldem, ale zajebioza, patrzcie. Ziemio, nic się nie bój, naprawiona zostałaś, koniec Halloween. Ty, ale to tak niby naprawione, ale wciąż pozostają jakieś szpary, jakieś blizny, jak w życiu. Wiecie, tak to właśnie jest. Zostaniecie uleczeni laserem, nie wiem, jakimś niesamowitym, ale i tak. Blizny zostałem, tak jak ja mam bliznę na boku, bo się w szybę wjebałem, jak byłem mały. Zostałem uleczony laserem, ale blizna została. Takie mądrości dzisiaj dla was mam. Dobra, zamknąłem. Przepraszam widzowie, wy to przez tyle czasu musieliście oglądać. Ale nie martwcie się, znam problem na naprawie. Fuck, te blizny są tak... Czekajcie, czy to jest po prostu przebite? Bo ja tutaj widzę, mam wrażenie... Czy mogę zobaczyć słońce przez to? Tak jest! Nasza planeta wciąż ma tutaj pewne problemy. Jednak te lasery gówno dały, bo ona została na wylot przybita na zawsze. Nic tego nie naprawi. Chyba, że ktoś mądrze zamrozi całą planetę. Dzięki czemu ona się zrośnie. Wiecie, to tak jak z kostkami lodu. Jak macie dwie kostki lodu, włożycie je sobie do zamrażarki obok siebie, to one się połączą w jedną, taką dużą kostkę lodu. I dlatego, jeżeli ja tutaj zamrożę te dwie rzeczy, dwie półkule, północną oraz południową, otrzymamy jedną półkulę północno-południową. Dobrze, ja już nie będę tutaj wymyślał pomysłów, co mogę zrobić jeszcze, bo nic nie można zrobić. Ta gra to jest gówno, nie pobierajcie tego. Jeżeli chcecie pobrać sobie grę, która jest o kosmosie, o rozwalaniu planety, to jest tylko Solar Smash, ponieważ Solar Smash to gówno. Pozdro!